No witam ponownie. Znalazłem usterkę, że tak powiem, dlaczego ten nadajnik dawał 7 watów. Usterka polega na tym, że transformatorek wyjściowy od drivera tutaj, który siedzi między plusem a kolektorem, i wyjście daje później już na końcówkę. Trzy nóżki miał przylutowane o w ten sposób, a ta czwarta, o ta, jest urwana. No i będziemy musieli zaraz, że tak powiem, odnaleźć, gdzie ona była. Tutaj prawdopodobnie kawałek tej nóżki siedzi w otworze. Musimy wykręcić płytę nadajnika. I no co, no nie było zabezpieczone klejem, prawdopodobnie przy przewożeniu zostało uszkodzone. Się urwał po prostu ten toroid. No i grunt, że jest, no. Grunt, że jest usterka odnaleziona. No zobaczymy, co to dalej wyjdzie z tego drivera. To powinno wychodzić około 3 W, a nie 100 mW, także wszystko jasne. Mniej więcej. Zobaczymy, jak podstawimy tutaj ten sam transformatorek. Nic tu nie będę odwijał, przewijał, tylko po prostu trzeba tą nóżkę przedłużyć delikatnie. Ewentualnie, jeśli sięgnie, to nic nie przedłużamy i wstawiamy go tutaj tak jak bezpośrednio. Trzeba zdjąć ten radiator, wykręcić płytę nadajnika i zaraz zapraszam do obejrzenia. Może będzie jakiś efekt. Tu powinno być 3 waty. Tu na tej końcówce 3 waty. Między 2,5 a 3 waty, a wychodzi 100 mW. No i dobra. Najpierw driver, a potem będziemy sprawdzać tą końcówkę, nie? Jeśli się uda, to po prostu zestroję to, co jest. Jeśli się nie uda, na pewno widzę, że jest do wymiany ten trymer. Ten nie wiem, jeszcze zobaczymy. Być może, że dwa zostaną wymienione. Ale po prostu zabezpieczę ją potem tutaj wszędzie klejem, nie? Podłożymy znaczy klejem, parafiną. Podłożymy gąbeczkę w środek, w cewki i zabezpieczymy parafiną. No, jedyny sposób, chyba że wymiana tych wszystkich cewek, ale już i tak sporo czasu poświęciłem, żeby znaleźć tą urwaną nóżkę. Także, no nie wiem, no zobaczymy, co tu się uda odnowić potem z tą końcówką. Najpierw driver. Stąd powinno, z tej wtyczki powinno wychodzić około 2,5 do 3 watów. No i dobra. Jest tak, rozszyfrowałem, jak to ma iść. Czyli tak, zasilanie plus mamy tu na pierwszym. Na tym, na ostatnim, na trzecim mamy kolektor tranzystora, tego już drivera. A na środkowym pinie mamy wyjście przez kondensator, rezystor 47 ohmów i kolejny. Nie, ten kondensator to już jest do. Tak, 47 i kondensator do masy blokujący wyjście na driver. Nie wiem, czy to widać, pewnie widać. No i jest taki motyw, że trzeba zrobić tak. Jedna cewka powinna być między plusem a kolektorem, a druga cewka między kolektorem a wyjściem środkowym. Czyli mamy cztery nóżki, jedna była urwana, czyli prawdopodobnie była urwana przy, znaczy prawdopodobnie, na pewno była urwana przy kolektorze. I po prostu tu szła moc taka, jaka się zaindukowała w cewce, a nie szła moc z kolektora tranzystora, nie? Dobra, biorę się do roboty. Dziurki odessam zaraz, bo tutaj są przelotki, tulejki. Sprawdzimy jeszcze, w którym, ale tak myślę, na pewno tutaj był. Nie ma innej możliwości, że tak powiem, żeby to zadziałało poprawnie. To standardowy. Ze schematem to można narysować ten układ tych driverów, tych po trzech podbić. Bez żadnego problemu można to rozrysować na kartce, nawet papieru. Standardowe zasilanie z kolektora, wyjście z kolektora. Emiter idzie na masę. Także moment, biorę się do roboty, zaraz wstawimy i zobaczymy, jaki jest efekt, jaka jest poziom mocy wyjścia z drivera. Po prostu standardowe. Usterki, no to co większe, to porywane. Musiał być gdzieś rzucany
i tyle. No, uporałem się z driverem i w tej chwili zaczynam, że tak powiem, z końcówką walczyć i już mam pierwszy myk. To może nie tyle końcówka jest uwalona, co nie zestrojona, co wina zasilacza znowu, no. Ja zaraz wam pokażę. A więc tak, mamy na końcówkę 17,6 V i tak samo tu mi pokazuje wskaźnik na końcówkę 17,6 V, pobór prądu na PA praktycznie się nie zmienia, mamy tutaj trójkę, tu czwórkę, to tak mamy 3,75 gdzieś pobór prądu. Tutaj AFC, czyli często napięcie varicapu, pokazuje nam. RFT to jest SWR, czyli obciążenie sztuczne mamy, jest w porządku. Poziom mocy do 50 W jest tutaj. W tej chwili mamy, tu jest górna podziałka, znaczy dolna podziałka na górnej tej listwie, nie? Czyli mamy tutaj praktycznie 4,5 W przy częstotliwości 99,9, tak jak on miał być zestrojony, a tylko z tego powodu mamy tylko taką moc, bo właśnie był spadek jest napięcia. Ustawmy na wolty PA, czyli napięcie na końcówkę mocy, wyłączmy go. Włączmy, coś jest nie tak ze stabilizatorem, prawdopodobnie 24 V, bo albo aż tak by obciążała, no to jeszcze trzeba, nie no, mamy w tej chwili na końcówkę 17,68, tu jeszcze nie wystartował ten nadajnik, o już właśnie wystartował i mamy 17 V, nie wiem, tutaj nota katalogowa tego tranzystora pokazuje nam maksymalny prąd 65 V zasilanie, 36 V normalna praca, 4 V baza, no, otwarcie bazy, 4 A pobór prądu, maksymalny pobór prądu 12 A, max moc 105 W tego tranzystora, 105 W. Jak widać na mierniku tutaj mam 30 V, ustawiony na 100 V mam 30 V, nie? Czyli 30 razy 30 podzielić na 100. Zobaczymy, jaka moc z niego wychodzi. 30 razy 30 podzielić na 100. No tak, 9 watów. I tutaj zaraz zobaczymy. Power SWR. Power. No, 6 watów i razy 0,74 zapomniałem. No. Jejku. Moment. 30 razy 30 podzielić przez 100 razy 0,74 spadek na diodach, czyli 6,6 W, no 6,6 W, tak jest. Przy tym zasilaniu tak będzie, ponieważ nie wiem, czy ktoś już tutaj właśnie się nie bawił i właśnie nie wymienił tego tranzystora właśnie na taki, ponieważ tutaj powinien być inny tranzystor. Z tego, co mi się wydaje, bo 105 W tranzystor do takiej końcówki 30 W to tak trochę jest na wyrost, a poza tym napięcie tego tranzystora jest 28 V, a jak widać z zasilacza idzie 17,7 V, jest w tej chwili maksymalnie moc zrobiona, no jak zmniejszę, no to spadnie o 1 W, no to o 1,5, bo to jest tylko adjust, nie, czyli tam ilość procent bodajże plus minus 10%, nie? Tak żeby skalibrować sprzęt. To nie jest skrót mocy żaden regulowany, płynny, tylko dostrojenie do wymogów. No i co tu dalej, no. Ja ją mogę zestroić na tym napięciu, ale trzeba grzebać się w zasilaczu. Coś jest nie tak z zasilaczem. Tu mam miernik podłączony pod zasilanie końcówki mocy, tranzystora mocy, mam 17,6 V, tak samo wskazuje tutaj. Dobra, nie będę się powtarzał, zaraz usiądę. Musiałem masę dopiąć, ponieważ tutaj w tych przewodach idzie plus 12, plus niby 24, a mam tylko 17. Czyli musimy sprawdzić, czemu nie mam 24 V. No. Czyli leży w dalszym ciągu zasilacz. Kondensator tamten był urwany swoją drogą, nie? Tylko jeszcze teraz... Co się dzieje, z który tranzystor może być upalony po prostu. Ale to by w ogóle nic nie dawał, nie? Chociaż różnie to bywa. Trzeba po prostu szukać schematu. I
i ze schematem wyjdziemy. Także zapraszam do oglądnięcia następnych części z nadajnika. No i tak, końcówka została zestrojona. Jak widać tutaj na wyjściu, na kolektorze już są dane kondensatory po 3 kV. Była taka konieczność. To co tutaj było, ta sieczka, to były o te małe, o to. Te 3 kondensatorki takie były. Tak samo tutaj na bazie jeszcze dodałem 1 kondensator. Dobrałem pirazo oko. Ustawiłem ją na maksymalną jej poziom mocy. W tym, że jest ten sposób, że albo jest ten tranzystor już trafiony, nie do końca, ale już jest przegrzany. Czekajcie, bo mi tutaj szumi za bardzo ten SDR. I albo po prostu jest zbyt duży spadek napięcia na zasilaczu. I teraz kwestia jest tego typu, że przy 3 amperach jest spadek 10 V na tym zasilaczu, także to jest coś nie tak ze stabilizatorem, on tam pod spodem siedzi. No i prądy tutaj już też próbowałem ustawiać. To jest akurat ten do prądu końcówki spoczynkowego, tutaj jest plus 12. On ma tam bardzo mało to dewiację tego prądu, to jest dosłownie od minus 11, od plus 11 do plus 13, 12,8 jakoś tak. Teraz nawet wam tego nie powiem, bo ustawiłem równiutko 12, ale na stopniu mocy, na tym plusie, na PA, VPA, na VPA jest spadek 10 V w trakcie, kiedy końcówka zapracuje. Czyli jest po prostu coś nie jest wydajne. Trafo jest na pewno wydajne, na 100% wydajność jest, tylko gdzieś jest albo rezystor jakiś przepalony w zasilaczu, albo stabilizator. Co gorsza, trzeba sprawdzić, na czym to jest zrobione. I kurczę, no nie ma do tego, akurat do niego nie mam schematu, mam do innej, do VL1000 to mam schemat. Ale do VL chyba 500 też jeszcze mam schemat, a do tego VL30 malutkiego nie mam tego schematu. No i ale trzeba dojść, gdzie prześledzić te napięcie PA, nie? VPA, prześledzić, gdzie, co robi spadek. Bo, no i bo jest kłopot. Jest gdzieś, musi być w szeregu jeszcze jakiś tam, no pomiar natężenia prądu to raczej nie będzie robił tutaj takiego spadku napięcia na tą końcówkę. Także wina tkwi w zasilaczu. Ta końcówka była strojona, robiona, modzona i nawet nie jestem pewien co do tego tranzystora, bo ten tranzystor tutaj jest za dobry na tą końcówkę. No nie wierzę, że 105 W on ma, czyli 100-watowy tranzystor wstawiany był na końcówkę 30 W, no chyba że po prostu nie mieli innego, a tutaj no było to robione, no ja tutaj te cewki na przykład przewinąłem, poprawiłem, tej nawet nie ruszałem, bo je delikatnie ruszyć to jest ból, ona się po prostu rozstraja i tu jeszcze włożę ten, włożę gąbeczkę w nią, spróbuję wepchnąć gąbeczkę w nią i parafino zalać. W sumie tutaj parafina to dużo nie zrobi różnicy, bo to jest jednak temperatura tutaj w środku, nie? No ale zobaczymy, najwyżej trochę spłynie. No i dobra, szukamy napięcia VPA, no co go tak obciąża, bo nie wierzę, że tranzystor by, żeby chodził na zwarciu, to by w ogóle mocy nie miał, a on ma tutaj 12 W w tej chwili, jak jest idealnie zimny, to ma nawet do 15 W w tej chwili skacze ta moc, ale nie więcej, no, a 100-watowy tranzystor, no to nie róbmy jaj, nie? Tak sobie myślę, co tu jest nie tak z tym zasilaczem i wiecie co wam powiem? Ale jazdę wykryłem. Normalnie nie wiem kto tu był, ale ktoś był. Zobaczcie. Dioda to jest tak. Tu siedzi tranzystor BDX,
przez którego idzie na zasilanie na końcówkę mocy. On jest sterowany też między innymi ze stabilizatora 24V. W tym, że tu jest dioda do bazy, o tutaj ta cienka ścieżka, tutaj mamy tak zasilanie i tutaj 22 ohmy rezystor, nie? Do masy. I teraz tak. Ta diutka idzie 24V do bazy tego właśnie BDX-a, tego tranzystora. Ale przed bazą ktoś o tutaj wybrał i wstawił diutkę zwykłą 1N4148 zaporowo. Zobaczcie jaki myk. Nie wiem czy to widać czy nie, zaraz zrobimy makro. A więc tak, kolektor, baza, ta cienka ścieżka tu, ona idzie tędy, tutaj o się zawija i wychodzi tu. Widać? Widać. O tu, ta, dwie grube i jedna cienka. I ta cienka idzie do, powinna iść prosto do diutki Zenera, 24V. A ktoś się piznął i w odwrotnie ją wlutował diodę. Jak widać nawet nie Zenerkę, tylko zwykłą. Zaporowo. Takie o przeróbki. No i wszystko jasne. To ma być stabilizator końcówki mocy 24V. Oto, na tym BDX-ie. Tu mamy stabilizator 5V, tu mamy 15V. A tu ma być 24V. Tak samo tamta zworka za tym kondensatorem, ja to jeszcze raz będę musiał cały zasilacz rozkręcić, tamta zworka, która jest za kondensatorem, ona nie idzie do masy. Ktoś też pomyłkę zrobił. Na kondensatorze mam 0V, a między masą a plusem kondensatora mam normalnie 32V z tego co widzę z mostka. Czyli ten kondensator praktycznie do niczego w tej chwili nie jest podłączony. Jest z dwóch stron do plusa podłączony. No i taki myki. Już myślałem, że to, że coś się dzieje z zabezpieczeniem SWR, nie? Bo sztuczne obciążenie 50 ohmów, SWR 0 i 1, no na jedynce stał. Odpiąłem tutaj z końcówki mocy wyjście pomiaru SDR tam, żeby sprawdzić, czy te napięcie po prostu nie skacze z powodu złego SWR. Tak spada. Jak włączy końcówkę, spada o 10V. No to nie dziwne, jeśli jest zaporowo dioda w bazie tranzystora. Och matko. A kondensatora filtrującego w ogóle nie ma na zasilanie, ale to nic. Dobra, poradzimy. Zrobimy ten zasilacz, jeszcze raz go rozkręcimy, jeszcze raz ta sama robota. O, miga ten, że długo nieużywany. Dobra. Ja się biorę do roboty, do dzieła, zaraz będziemy to wszystko testować jeszcze raz. Po prostu muszę teraz jeszcze ten kondensator wylutować, sprawdzić dokładnie, gdzie on miał iść. Bo na zworach to raczej nie będzie pracować w ten sposób. Musimy mieć konkretnie 24 do 28 V maksymalnie na końcówce mocy i inaczej nie wyda więcej niż te 15 W, które ona teraz daje, nie? Dobra, zrobiłem to dziutkę, przelutowałem te zworki, które tam były z tyłu, że tak powiem, polutowane, te które tam pokazywałem w zeszłym odcinku. No i dobra, i robimy start. Startujemy, ustawiamy tak, tu jest poziom mocy, tu poziom SWR, napięcie w voltach PA. Tu na samej dolnej, na tej samej dolnej, że tak powiem, to jest napięcie w voltach PA. W tej chwili jeszcze on nie wystartował. Tu mamy, patrzymy aż VeriCap dojedzie do częstotliwości. Czyli dojedzie do częstotliwości, łapnęła synteza i już poszedł nadajnik, bo już tam patrzę poziom mocy poszedł, 50 V. I teraz tak, poziom, pobór w amperach. Niecały 1 amper, ale jak już mamy teraz zasilacz zrobiony, to będziemy mogli sobie stroić i zobaczcie, mamy 22,3 V. Troszeczkę tutaj wyregulujemy, bo
na końcówkę idzie w tej chwili. Tutaj sprawdzimy. Wszystko tak jak ja robiłem w tamtym. Pamiętacie tamten nadajnik, co tam stoi u mnie? Identycznie, tylko że ja tam robiłem potężnie, bo nasz na trzech tranzystorach, nie na jednym. 25,7 i w tej chwili wskaźnik musimy wyregulować w 25,7. Tak wszystkie skalibrujemy, wszystkie później błędy. 25,7 to jest trzeci. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, czwarty. To będzie ten. 25, 24. 25 to gdzieś będzie o tutaj, o w tym miejscu, nie? No i dobra, i teraz możemy sobie według tego ustawić sobie prąd końcówki i napięcie. Tak o, prąd mamy w tej chwili IPA, IPA, czyli na prąd końcówki, niecały 1 amper idzie. 50 V na antenie, to zaraz przeliczymy, to gdzieś jest około 22 W. No i mamy wolty. Ok, tu mamy wszystko wyregulowane i teraz sprawdźmy sobie jeszcze tutaj na bo możemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę podnieść napięcie na zasilaczu, nie? Ale to trzeba sprawdzać z mocą, żeby zaraz nie było surprise'a, że przeholujemy. Dobra, 45 V. Czwarty to będzie ten. To musimy ustawić teraz napięcie na. Sprawdzimy napięcie. 30 V jest za dużo. Musimy najpierw ustawić. Momencik, zaraz postawimy na statyw i będziemy to robić pomiar. Coś tu widać, no, może być biurko widać, jest ok. Teraz tak, najpierw ustawiamy prąd, który jest rzeczywiście na końcówce, ma być około 28 V, to jest max napięcie, nie prąd, sorry, napięcie pojechało. 25, 27 27 i 9, 27 i 8, 27 i 8, 24, teraz wskaźnik wyregulujemy, raz, dwa, trzy, cztery, ten, 24, 26, 27, ok, dobra, wskaźnik jest wyregulowany i jest gites, jest wszystko git i więcej nie można puszczać na końcówkę niż 28 V. Tak przynajmniej jest w nocie katalogowej, że to jest jego max. Ja tu zrobiłem 27,9 i to jest bardzo dobrze. Prąd w tej chwili pobiera 1 amper, czyli 27 W, z tego 70%. No. Dobra, wyłączmy. Zasilacz opanowany. I jeszcze raz końcówka mocy. Nareszcie. Urwany kondensator, dioda zenera odwrotnie zaporowo wstawiona, no i regulacja, zimne luty tutaj przy tej tasiemce, tu też były, ale doszedłem. Trochę to trwało, nie powiem, bo praktycznie przesiedziałem prawie cały dzień, która jest teraz 6 zaraz, za 18 6, a jestem tutaj od 7:30, nie? Ale próbowałem końcówkę zestroić. No w sumie ona jest praktycznie prawie zestrojona. Tam trzeba teraz tylko to dopasować do. Niestety, no. Zmyłka była w zasilaczu. Prosty byk i teraz trzeba jeszcze raz na nowo stroić końcówkę, także za chwileczkę wracamy. Odpaliłem i jest tak. Zaraz wystartuję. Mamy za napięcie, no dobrze, mamy napięcie. Musiałem podpiąć masę, bo śmiesznie jest zrobiona. Końcówka jest, no jest, 22 V mamy. Na wyjściu się odpalił, a
mamy 48 V na wyjściu na antenie WCE. Podstawiłem jeszcze tu jeden kondensatorek nastawny, żeby wybadać, czy to jest na wejściu. Okej, to jest na wejściu. Mam taki plastikowy stroik 48 V. Przeliczmy to, jaka to idzie moc. 48 razy 48 przez 100 razy 0,74 17 W. Mało. No, ale FWD tu mi pokazuje 28 W. Może i tak idzie. Podłączmy SWR meter. No dobrze, jest 0. Jego można byłoby już tutaj przylutować i go zostawić. Ok. 50 V na antenie, no to już nie... Ile tam wtedy było? 10, tak? Pokazuje mi 22 W na tym wskaźniku. Czyli 48 razy 48 V podzielić przez 100, 23 W. I tu mi też pokazuje 22, tam z kawałkiem. 23 W. Obawiam się, że z tej końcówki więcej można nie wycisnąć, ale tranzystora szkoda, no bo 105 W tranzystor, strach. 40 do 50 W powinien dmuchać jak nic. Tu jeszcze będziemy musieli chyba zmienić tą jedną cewkę. Tą taką rozpiżdżoną, nie wiem kto tutaj to robił, ale ona jest o jeden zwój za dużo. Praktycznie zero reakcji. 23 W. No może troszeczkę poszło na tym wskaźniku. Jakiegoś ścisnąłem, a może ona taka ma być. To jest plastikowy stroik. W, no i stoi, kurde. 48 V. I stoi. Dobra, zmienimy częstotliwość na równo na setkę. Albo nie, damy 102. Zobaczymy, czy maleje, czy rośnie moc. Dobra, się przestawia. Na wskaźniku wzrosła, a na mierniku spadła. Czyli mamy na niższe częstotliwości ustawione. I jednym słowem musimy co? Rozciągnąć tego dziada. Tak jest. Tu ktoś podstawiał jedną cewkę, nie? To te zasilanie idzie tędy, to ten nie gra roli. Mogę spróbować dostroić. Gdyby się przydało jeszcze zwiększyć pojemność. Dostawmy jeszcze 10 piko tutaj do tego trymera. Ten trymer to jest, co to jest? 20. 18 piko,
ale jest podstawione 22 i 18 pika trzeba troszeczkę zwiększyć, no. Dobra, wyłączam. Na wskaźniku pokazuje 28 watów na tym tutaj. Teraz podstawię tutaj troszeczkę tutaj to zmienię, być może, że faktycznie w emiterze może być wyjarany kondensator. Nawet ten malutki potrafi być też spalony, także podstawię tutaj takiego na 3 kV i sprawdzimy, nie? No, panowie, zestroiłem. Nareszcie 55 V jak w mordę strzelił, a 55 V razy 55 V podzielić przez 100. 30,25 poziom mocy VFD prawie 30 W razy 0,75 22,6, ale to inaczej się nie da. 28 W na częstotliwości 99,9, no na setce to samo. Zaraz zobaczymy, może nawet trochę więcej. Dygnął, jest na setce teraz. Ok. Wszystko trybi. Poziom sygnału, włączamy stereo. Mamy pilota stereo, tylko musimy się dostroić, momencik. Niech sobie z automatu się dostroi, częstotliwość jest 100. 006, ale pilocik stereo ładny idzie, także też poziom sygnału stereo pilota też ustawimy zaraz i będziemy mogli go skręcać i będzie 30 W mocy, no 28, no według moich pomiarów 30,25, mamy 56 V w tej chwili na antenie. No dobra, 100. I teraz weźmy drugą harmoniczną. Jest. Trzecia harmoniczna. Już prawie jej nie ma. 0,7. Czwarte, piąte już nie ma. Trzecia harmoniczna. Druga, trochę mocniej. Teraz musimy filtr Pi dostroić do tego urządzenia. Nie wiem, jak to wam pokazać, ale poziom mocy się nie zmienia, a zobaczcie, co się dzieje na drugiej harmonicznej, na trzeciej, na 300, na trzeciej harmonicznej, gdzie jesteśmy pół metra od nadajnika, nie? Patrz. Nie ma. I trzecia harmoniczna może być uznać, że jej praktycznie nie ma, a poziom sygnału prawie się nie zmienił. Filtr Pi. I jest miodzie, druga harmoniczna teraz. Też jej prawie nie ma. Jest wycięte w pień. Do plus 5 dB. Także nie sieje. I jest ok. 100 MHz. Jest dycht. Poziom sygnału. Mam nadzieję, że tu mocno się nie grzeje, tylko kopie strasznie ta końcówka mocy. Dotknąłem właśnie palcem do kolektora, do cewki. Kurde, się robi. Parzy. No dobra, teraz już kończymy ten film. Ja to później poskręcam i na koniec już poskręcany zademonstruję. Czyli tak, zaczynamy od 88. Mamy poziom sygnału, tutaj jest 26 W. Lecimy o 5 MHz do góry, no, nawet i mniej, bo to tak miało być zestrojone, tak? 99 z tego, co mi wiadomo. 91, wciskamy Enter, poziom mocy spadł. Mamy 31 W. 32 W. Jedziemy dalej. 90
kilku miejscach po prostu na skali sprawdzimy poziom sygnału, wiadomo będzie jak ta końcówka teraz stroi, nie? 96,0 na 96 mamy, się zaczęło od 22 watów, nie? No 35 watów. 35 watów. Jedziemy dalej. Jedziemy na te 99,9. 99,9. Enter. Poziom sygnału spadł, się przestawia. Ustawił się. Jedzie 35 watów, to samo. Jedziemy dalej. 103 zrobimy. Albo 100, no 103. Bo do 106 jeszcze pracuje, a już potem spada moc drastycznie, nie? 103. To się ustawia. Zgaśnie. Ta to się ustawi. To się ustawił i puścił moc. 34 waty. 34 waty. Tutaj patrzymy na tą podziałkę. O tą. Na górne, górna skala, dolna podziałka. Jedziemy dalej. 35, 105 MHz. Enter. Ok, się ustawia. Już teraz będzie moc maleć. No, 29 watów. 29 watów. Czyli ku końcowi 106. O i o tak o i enter. Spadła moc, się ustawia. Unlock się ustawia. O, nie idzie już. Nie no, wystartuje. Z bólem, ale wystartuje. 25 watów. I to by było już koniec. I te 2 MHz ostatnie po prostu szlaki trafił, no, że tak powiem. I tu zaekranowałem ten generator i jest nadal to samo, nie? Czyli od 91 już mamy pełną moc. 35 watów udało się z tego tranzystora tutaj wycisnąć, z tej końcówki. Ona jeszcze leży nieskręcona. Jak skręcę, może 1 wat podskoczy, ale to góra. Po prostu ona będzie przy wiatraku, będzie bardziej chłodzona, będzie ustabilizowana temperatura i być może, że troszeczkę podskoczy. Ale to nie ma co na to liczyć. W tej chwili jest tak wyżyłowana, że już jej dość. Teraz 91 się przestawia dosyć długo, bo byliśmy na 160, teraz musi zbić to napięcie vericapu. Możemy sobie tutaj ustawić, o, napięcie vericapu zbija, zbija, o, już się ustawił. Już się ustawił, SWR mamy, no, trochę więcej niż 1. Poziom sygnału mamy 30 kawałek, no, 30 watów. Od 91 do 105 mamy 30 watów. Nawet 35 przy 100. Bo on miał tak pracować chyba, z tego co wiem, to na 99,9 tutaj tak było ustawione. Około 100 MHz była potrzeba. 99,9. Ok. No i dobra, niech sobie się przestawi. Się przestawia. I mamy 30, no 5 watów. 35 watów końcówka ustawiona. Także ja pozdrawiam. Miłego oglądania w następnych odcinkach. A w następnych właśnie odcinkach będzie ten splitter i będzie końcówka do tego. O ile przyjdzie obudowa właśnie do właściciela, teraz jeśli ogląda, to niech się odezwie na telefon do mnie. I będzie końcówka mocy właśnie tamta 250 watów, dojdzie jeszcze jedna obudowa do raka i będziemy składać, kompletować na tej przetwornicy, do tego jeszcze dopał 250 watów. Kurczę, bym zapomniał, łapki w górę podajcie.